Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok. Dzień drugi eliminacji Mistrzostw Świata Strongman wyłonił nam dziesiątkę finalistów. W tym dniu rozgrywano dwie konkurencje dla wszystkich, trzecią i czwartą, a były to kolejno. Załadunek części Monster Trucka na podest. Dla grup 1 i 4 wyciskanie 150-kilogramowej belki na powtórzenia. Dla grup pozostałych wyciskanie hantli o rosnącej wadze od 50 do 65 kg na rękę na powtórzenia. W każdej grupie zawodnicy na pozycjach drugiej i trzeciej po czterech konkurencjach zmierzyli się w pojedynku na kule, jednak w ostatniej chwili dowiedzieliśmy się, że odbędzie się to w zupełnie innej formie niż w zeszłym roku. W 2019 zawodnicy stali naprzeciw siebie, a pomiędzy nimi była poprzeczka, nad którą przerzucali kulę na stronę oponenta. Wygrywał ten, który jako ostatni dał radę wykonać powtórzenie w określonym czasie. Na szczęście dla zawodników ten morderczy bój został zastąpiony załadunkiem 8 kul w jak najkrótszym czasie. Przejdźmy zatem do wyników. Grupę pierwszą bez większych problemów wygrał Jerry Pritchett, będąc najlepszym w trzech z czterech konkurencji. Noga podwinęła mu się jedynie w załadunku, gdyż Amerykanin nie należy do najszybszych zawodników. Dodam jeszcze tylko, że po tej konkurencji hospitalizowany został Gabriel Peña ze względu na problemy z układem krążeniowym. Młodemu debiutantowi życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Kolejny debiutant, Luke Richardson, zmierzył się w dogrywce z weteranem Oberstem. Górą z pojedynków wyszedł Anglik i to jego, zgodnie z moimi przewidywaniami, zobaczymy w finale. Rywalizacja grupy drugiej to był prawdziwy roller coaster z zakończeniem trzymającym w napięciu do ostatniej chwili, niczym dobry film grozy. Dość nieoczekiwanie wygrał Kevin Furse, zdecydowanie najlżejszy zawodnik w grupie, co przeważyło na jego korzyść w konkurencjach bieganych. Dalej mamy serię niefortunnych zdarzeń, gdyż młody Amerykanin Ivan Singleton, który był ex aequo na drugim miejscu z Siwliakowem, doznał kontuzji bicepsu przed samymi kulami. Wskoczył za niego rzutem na taśmę Adam Bishop i zmierzył się z Rosjaninem. Dramatyczne wydarzenia nie kończą się jednak w tym momencie. Misza brnął przez kulę jak burza, wrzucając je na podest bardzo dynamicznie i z dużym zapasem, aż do kuli numer 6, gdzie jego biceps powiedział dość i prawdopodobnie został przez Siwliakowa zerwany. Tym samym doszło do sytuacji, gdzie w finale wystąpi czwarty w klasyfikacji punktowej w grupie Adam Bishop, który chyba nie jest w najlepszej dyspozycji choćby z początku tego roku. Oleksij Nowikow dokończył dzieła i pewnie wchodzi do pierwszego w krótkiej karierze finału Mistrzostw Świata. Za plecami 24-latka odbył się ciekawy bój o miejsca drugie i trzecie. Jednak gdy w rywalizacji w kulach mamy Toma Stoltmana, to chyba bez rozgrywania konkurencji możemy oddać mu zwycięstwo. Trzeba jednak oddać Kanadyjczykowi Boudreau, że dzielnie walczył, gdyż przed Stoltmanem jako jedyny wrzucił na podest siódmą kulę, co sprawiło, że Brytyjczyk, by wygrać, musiał podnieść ostatnią 200-kilogramową. Grupa czwarta i spacerek Jean-François Carona, który wygrał pierwsze trzy konkurencje, dzięki czemu wystarczyło mu wykonać jedno powtórzenie belką, by wejść do finału z pierwszego miejsca. W dogrywce zmierzyli się specjalista od belki Anglii Graham Hicks i reprezentant USA Bobby Thompson. Brytyjczyk wygrał to starcie i melduje się jako ósmy finalista. Wśród fanów olbrzyma z Colorado, Briana Shaw, po trzech konkurencjach zaczęło kiełkować nasionko niepokoju. Shaw ukończył załadunek elementów Monster Trucka na przedostatnim miejscu. Amerykanin znany jest jednak z tego, że zawsze chce przejść przez eliminację jak najmniejszym wysiłkiem, a w dodatku zastosować na przeciwnikach element psychologiczny. Gigant rozwiał wątpliwości ostatnią konkurencją, gdzie wyjaśnił całą dużą stawkę, wykonując aż 9 powtórzeń. Drugim zawodnikiem z tej grupy, którego zobaczymy w finale, to chyba najbardziej nieoczekiwana kwalifikacja z całej stawki. Mowa o Łotyszu Ivarsie Smaukstelisie, który wyeliminował w dogrywce Terego Hollandsa. Rozczarowująco wypadł Luke Stoltman. Znamy już zatem pełne grono 10 finalistów, którzy zmierzą się w następujących konkurencjach w finale. Konkurencja łączona Yoke plus Farmer na czas, przerzucanie beczek nad poprzeczką, wyciskanie belek o rosnącej wadze na czas, martwy ciąg, uchwyt Herkulesa, gdzie gościnnie pomimo braku kwalifikacji wystąpi Mark Felix w celu pobicia własnego rekordu świata i na koniec załadunek kul Atlasa na podesty.
Dobór konkurencji wydaje się być wymarzony dla Briana Shaw i JF Karona, którzy są jednymi z najsilniejszych na świecie w każdej z nich. Myślę jednak, że determinacja i doświadczenie zadecyduje i to Shaw wygra swoje piąte trofeum, zrównując się w tym aspekcie z Mariuszem Pudzianowskim. Podium uzupełni według mnie Jerry Pritchett lub Oleksii Nowikow ze wskazaniem na tego pierwszego, który może odskoczyć Ukraińcowi za daleko w martwym ciągu. Zachęcam Was również do zabawy w typerów w komentarzach. Ten, kto pierwszy wytypuje właściwie wszystkie miejsca na podium, otrzyma ode mnie koszulkę kanału Stalowy Szok. Na razie dziękuję za uwagę i zapraszam na podsumowanie finałów, gdzie także ogłoszę zwycięzcę komentarzowego konkursu.